Cześć kochani, hi guys, witajcie. Tak naszła mnie jędyna myśl, mianowicie bardzo często dostaję od Was zapytania, no dobra Kaśka, no skoro mam się nie uczyć tych reguł, no to co ja mam zrobić? Jeśli mamy czasy, ja nie wiem kiedy ich stosować, no to jak ja ich mam używać? No i w sumie to są fantastycznie dobre pytania, bo jak najbardziej musimy sobie znaleźć jakiś kontekst, musimy sobie znaleźć jakieś miejsce zaczepienia. Więc o tym miejscu zaczepienia powiem Wam dzisiaj. Chciałabym, żebyście rozróżnili dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest nauka o języku, a druga rzecz to jest funkcjonalne wykorzystanie języka. Tutaj właśnie mój kot postanowił do Was przyjść. A więc pierwsza rzecz jest to teoria na temat języka, czyli co i w którym miejscu się stosuje i o czym w ogóle to jest ten język i z czym się go je. Natomiast druga część to jest to funkcjonalne wykorzystanie języka, czyli jak po prostu mówimy w języku, nie zastanawiając się nad teorią. I teraz tak, część teoretyczna, czyli część ta opisowa, tak naprawdę powinna pozostać w świecie osób, które się tym pasjonują, które się interesują, jak język wygląda i po co i dlaczego i ogólnie rzecz biorąc chcą się specjalizować w nauce o języku. Natomiast jeśli mówimy o funkcjonalnym wykorzystaniu języku, czyli zwykłej rozmowie, tą część należy po prostu zapomnieć, bo jeśli o tej części nie będziemy pamiętać, a zaczniemy funkcjonalnie używać języka, to będziemy go używać zdecydowanie szybciej, co oznacza, że nasza komunikacja będzie po prostu sprawniejsza. Jak to zrobić? No, weźmy za przykład czas present perfect, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Jeśli mówimy o czasie present perfect, wielu z Was przychodzi do mnie i mówi, słuchaj Kasia, no bo jest ta teoria, która mówi, że present perfect stosujemy wtedy, kiedy czynność zaczęła się w przeszłości, kiedy ona ma wpływ, czy tam jakiś rezultat teraz. I jak ja mam o tym pamiętać, jak ja mam jakby sobie to przypomnieć w momencie, kiedy ja z kimś na ten temat jakby rozmawiam i jak ja mam sobie przypomnieć tą regułę tak, żeby jednak nie zmęczyć tego flow komunikacji. I odpowiedź jest prosta. Wyrzuć regułę. Reguł nie stosujemy. Co stosujemy? Określniki czasu. My wiemy i Wy wiecie, tak, że czas present perfect stosujemy, kiedy mówimy just, already, yet. Tak? Czyli te określniki czasu, czy so far, or by now, tak? Czyli te określniki czasu, które są przypięte do tego czasu i one są nieodłączne z tym czasem. W związku z czym nie ma co myśleć o regułce, tylko trzeba się nauczyć tej listy dosłownie 5 czy 6 określników czy określeń czasu i pamiętać, że zawsze jak stosujemy je, to stosujemy formę perfect czasownika. Czyli na przykład I've just cooked dinner. Właśnie ugotowałam obiad. Wiem, że mam just, więc muszę użyć czasu perfect. I haven't seen him yet today. Jeszcze dziś go nie widziałam. Mam yet, więc wiem, że muszę użyć czasu perfect. Have you spoken him already? Tak? Czy już z nim rozmawiałaś? Też mamy słowo already, więc znowu wiem, że muszę użyć formy perfect. Natomiast zupełnie nie myślę o samej regułce opisowej, bo nie ma po prostu sensu, nie ma żadnej potrzeby. Opisywanie języka jest tak, jak mówię, dla teoretyków, a nie dla praktyków. Dla praktyków są określenie czasu, do określeń czasu są, jakby określenia czasu są doczepione do konkretnych czasów. I na przykład czas present simple, czyli czas taki codzienny, teraźniejszy, prosty. Wiemy, że mamy usually, always, sometimes, never, often. Tak? Czyli kiedy mówimy I always drink tea, to będzie w czasie present simple. Albo I never speak to him on the phone, to też będzie w czasie present simple. My również wiemy, że jeśli chcemy porozmawiać w czasie przeszłym, to musimy użyć innych określeń czasu, czyli na przykład yesterday, 2 days ago, 5 days ago i już ta forma, te określenia czasu narzucają nam czasownik, formę czasownika, czyli I ate pizza yesterday. He went to the cinema 2 weeks ago. Last year we met in Vegas. Tak? Czyli to są zdanie w czasie past simple. Znam określniki czasu, wiem, jaki czasownik zastosować. W przyszłości dokładnie to samo. I will see him tomorrow, the day after, next week, next month. To są te określniki, które będą determinowały nam to, że żeby mówić w czasie przyszłym, tak, żeby to wszystko pasowało, ta końcówka zdania i początek zdania, będę musiała powiedzieć I will see him next week. They will talk together
in the afternoon or later today. Czyli wiem, że będzie się zadziewało w przyszłości, w związku z czym mam formę przyszłą czasownika. I w ten sposób powinniśmy się uczyć gramatyki, w ten sposób powinniśmy się uczyć czasów. Nie zastanawiać się, kiedy stosujemy, dlaczego i w jaki sposób, tylko wybrać sobie określenie czasu, które są powiązane z tym czasem i pamiętać, żeby zawsze dobrać czasownik odpowiedni do określenia czasu. Koniec tematu. Wtedy nigdy nie popełniamy błędu. Powodzenia. Good luck, guys. Take care. Bye.